Partnerem podcastu Myśl na Dziś jest marka Health Labs Care, producent suplementów diety i kosmetyków stworzonych z myślą o potrzebach nowoczesnych kobiet. Bo my jesteśmy stworzeni, my ludzie, tworzymy się w wyniku połączenia, żyjemy dzięki połączeniu i doświadczamy życia dzięki połączeniu, więc jesteśmy jakby, nasza biologia jest przystosowana do życia w relacji, nie jest w żaden sposób przystosowana do życia w samotności. Nie możemy przeżyć w izolacji. Więc te próby poradzę sobie sama, które wynikają z jakiegoś lęku przed porażką czy przed zranieniem, skazują nas na cierpienie, ponieważ nasza biologia nie jest w stanie się rozwijać. Podstawą biologii jest współpraca. Cała natura współpracuje ze sobą, co też wiemy od niedawna, bo poprzednie teorie były, że to jest kwestia walki na śmierć i życie. Duzi zjadają małych, rośliny walczą. Wiemy, że to jest nieprawda, że to wszystko jest połączone. Więc my wzbogacamy się dzięki świadomemu korzystaniu z relacji. To jest miłość. Najlepiej jest w relacji wtedy, kiedy obie osoby czują się kochane. Prawda? No bo tak. To po prostu oznacza, że ty jesteś w chemii miłości i ja jestem w chemii miłości, więc jesteśmy bezpieczni. Ale większość ludzi rozumie to, że wiesz, kochanie, w miłości chodzi o to, żeby obie osoby czuły się kochane, a ja się nie czuję kochana, więc zrób coś. Okay. Proszę cię, przestań robić takie rzeczy, bo ja wtedy się nie czuję kochana. A jak robisz takie rzeczy, to też się nie czuję kochany, moja droga. Czyli to jest roszczeniowość. I to jest roszczeniowość. I to jest znowu pokłosie tej sytuacji. Musisz coś zrobić, żeby poczuć się kochanym. Nie, możesz poczuć się kochanym i wtedy zdecydować, co chcesz zrobić. Bo poczuć się kochanym to znaczy, ja stwierdzam taki fakt. Jestem istotą, która żyje w miłości. Ja sobie to przypominam, ja się wypełniam tą miłością. Tak, jestem istotą, która jest kochana. To jest moja świadomość. I dlatego z tego miejsca się zastanawiam, jak ja ci odpowiem na to, że nie chcesz ze mną iść do kina. Z tego miejsca. Jestem kochana, to w ogóle nic nie zrobi mojemu poczuciu miłości. Mogę się zastanowić, jaka potrzeba za tym stoi, bo chcę dla ciebie jak najlepiej, bo miłość jest najważniejsza, więc mogę się zapytać, a co się dzieje? Potrzebujesz zostać sama? Okej, super, to ja pójdę do kina, a ty sobie zostań sama i spędzimy cudownie czas i wrócimy stęsknieni. No i to jest trudne, bo jesteśmy uzależnieni od tych starych reakcji. Więc dlatego jest takie istotne, żeby uczyć się uważności na to, co myślę, na to, co mówię i na to, co czuję. I świadomie się temu przyglądać. I ja to nazywam w taki sposób, jakiś post chyba niedawno pisałam, bo ja piszę posty tylko jak coś poczuję, że to potrzebuję się podzielić, to rzucam to, więc dyscyplina nie jest moją mocną stroną. O tym, że ważę w sobie każdą moją myśl. Jeśli jest mi z nią ciężko, to znaczy to jest coś starego, co mi już nie służy. Jeżeli jest mi z nią lekko, to znaczy, że pokazuje mi kierunek, w którym mam iść. I to jest uważność. Czyli zaczęłam zwracać uwagę, jakie moje myśli wywołują, jakie moje uczucia, żeby podjąć decyzję, czy chcę nimi żyć. Piękne. I jak chcę żyć. I generalnie to jest proste, no trochę trudne, bo trzeba zacząć zwracać uwagę. Ale w momencie, kiedy podejmiesz decyzję, że będę zwracała uwagę na to, co czuję, nie co myślę o tym, co czuję, tylko co czuję, nazwę to, a potem sprawdzę, jaka moja myśl o mnie wywołuje to uczucie. Jeżeli to będziesz robiła przez tydzień, po 30 minut czy po 15 minut dziennie, mówisz sobie, ok, jest 12, to teraz przez pół godziny zacznę podsłuchiwać, jak ja do siebie mówię, to wtedy stajesz się już obserwatorem. Już nie jesteś ofiarą swoich myśli i uczuć. Jesteś kimś, kto mówi, o, pojawiła się we mnie jakaś złość. Ciekawe, jaka myśl ją stworzyła. Jak ta złość we mnie pracuje? Na co ona wpływa? Do jakich myśli ona mnie ciągnie? Czy ja chcę tam wchodzić? Nie teraz. Teraz mam inną rzeczy do zrobienia, inne rzeczy. No i zaczynamy wtedy kreować swoje świadome życie. Musimy się nauczyć świadomie wybierać. Nowa myśl na dziś czeka na ciebie od wtorku do piątku o 7 rano.
Pełna rozmowa, z której pochodzi fragment, dostępna jest na Karolina Sobańska Podcast, a link do konkretnego odcinka znajdziesz w opisie. Obserwuj Myśl na Dziś i Karolina Sobańska Podcast na Spotify i iTunes, aby być na bieżąco. Po więcej treści zajrzyj na Instagrama Karolina Sobańska.